Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galezak i zapraszam na kolejną bitwę online w Total War Warhammer 2. Dzisiaj będzie też taki quasi sparring, ponieważ zagrałem dwie bitwy przeciwko Falconowi. No i myślę, że parę osób może to zainteresować, ponieważ Falcon jest jednym z takich czołowych graczy Warhammera. No więc myślę właśnie, że rzeczywiście część graczy to zainteresuje, a ci, którzy Falcona nie znają, to cóż, myślę, że zainteresują się samą bitwą. Gramy mianowicie Norska przeciwko Orkom i w drugiej bitwie zrobiłem pewien błąd, właściwie przed drugą bitwą, o którym wspomnę w czasie właśnie wspomnianej drugiej bitwy, a tymczasem mamy pierwszą. Ja wybrałem jako pierwszy Norskę, Falcon skontrował mnie orkami dosyć wrednie, co tu dużo mówić, dobry wybór orkowie na Norskę. No ale cóż, przechodzimy do rzeczy. Pierwsza linia standardowo, znaczy niestandardowo, ja zwykle robię Grasantów z wielką bronią i berserkerów. Przy czym przeciwko orkom zmieniam tą postać rzeczy, ponieważ przeciwko orkom potrzebna jest naprawdę solidna pierwsza linia. Tak odkryłem przynajmniej grając Norską, bo naprawdę dzikie orki plus czarne orki przebijają się przez tą pierwszą linię taką grasantową niesamowicie szybko. Dlatego trzeba było coś z tym zrobić i stwierdziłem, że taki build z solidniejszą pierwszą linią będzie lepszy. Dlatego mamy 3 razy berserkerów, 2 razy czempionów z wielką bronią. No i to już prawdopodobnie, znaczy na 100% jest w stanie wytrzymać nawet przeciwko czarnym orkom. Oczywiście niezbyt długo, ale jest w stanie wytrzymać. Do tego pierwszą linię wspiera oddział oszczepów, mag z magią ognia i on ma prawdopodobnie czerep i kulę ognia, zgadza się. No i jeszcze Wulfryk na mamucie. Za tą pierwszą, czy tam drugą linią, jeszcze jeden oddział norskańskich ogarów. Po prawej stronie opancerzone wilcze skóry, no i tutaj był ten agresywnie wysunięty Vanguard w postaci 3 oddziałów grasantów chaosu, konnych grasantów znaczy się, no i bestie Tasznara oczywiście tu się też pojawiły. Przeciwnik tymczasem wystawił Vanguard na tym wzgórzu. Aż jak ja bym się tu z Vanguardem wystawił, jak ja bym złapał te pająki, to byłoby naprawdę wesoło. Chociaż tu był Azak blisko, więc możliwe, że to by się nawet nie udało do końca, więc możliwe, że dobrze, że tego nie zrobiłem. Jeżeli chodzi o przeciwnika, to aż 6 oddziałów goblinów z włóczniami, to jest ta rozjechana taka trochę pierwsza linia, nie, tu 5 oddziałów. 5 oddziałów goblinów z włóczniami. Vanguard w postaci pająkowych jeźdźców razy 3, Azak rzeźnik oczywiście dowodzi, wspiera go w tym wszystkim duży szef goblinów. Druga linia to ucznicy orków, przy czym jeden oddział to ucznicy nocnych goblinów z Regiments of Renown, a wszystko poza tym to ucznicy orków, czyli aż 5 oddziałów strzelających, także nieźle. Zamyka całe przedsięwzięcie 3 elita, dosłownie elita, 3 oddziały czarnych orków, przy czym jeden oddział to karmazynowe zabijaki. Oni dostali solidnego buffa, oni dostali w ostatnim patchu, bo oni byli mniej liczni niż standardowy oddział czarnych orków, teraz są tak samo liczni, jeżeli dobrze mi się wydaje, tak jest. Także to jest naprawdę teraz bardzo, bardzo solidna opcja. I tyle, jeżeli chodzi u mnie, to wszystko już chyba omówiłem. W tym momencie oczywiście już objeżdżam, żeby się te Vanguardy spotkały, bo mam zdecydowanie przewagę, wydaje mi się. Więc próbujemy. Tymczasem przeciwnik agresywnie idzie pierwszą linią. Ja bynajmniej się nie ruszam. Wolę stać w tym miejscu, w którym stoję. Norskańskie ogary jeszcze również wysyłam tam z Vanguardem. No i już zaczyna się akcja. Przeciwnik wycofuje gobliny. No i pierwsza salwa oddana przez przeciwnika. Kula ognia leci prosto w Azaga. Bardzo dobry dodge. Kula nie zrobiła absolutnie nic. Już pierwsza wymiana ognia, nie wiem kto tu ma przewagę, ja się zblobowałem, więc prawdopodobnie przeciwnik, chociaż to ostrzał jest charakterystyczny w Warhammerze, że nie bije w środek oddziału, tylko tak zazwyczaj po skrzydłach, dlatego to niekiedy jest naprawdę bardzo bolesne. Mam nadzieję, że to jest ta pierwsza bitwa, a nie druga, ale chyba tak, chyba to jest ta pierwsza bitwa, którą stoczyłem z Falconem. Coś tu się jeszcze, dopiero teraz wyspotowałem ten oddział strzelania, no i w tym momencie dopiero ja idę agresywnie do przodu. Chciałem zamknąć tak jakby oddziały przeciwnika w tym takim półokręgu, aczkolwiek nie wiem czy to do końca dobry pomysł, bo jednak szersze rozstawienie pozwoliłoby mi tam wjechać bezkarnie, ale masakrycznie, salwa z łuków i jeden oddział berserkerów praktycznie nie istnieje. Tutaj bez problemu dają sobie radę berserkerzy i czempioni grasantów. Tutaj również berserkerzy wpadają w tych włóczników. Wilcze skóry i bestię Tasznara wycofałem, bo oczywiście będę potrzebował czegoś. Płonący czerep wchodzi w niewiele robi, niewiele. Przeciwnik całkiem rozsądnie się rozproszył. Oszczepy w tym momencie nakierowuje na Azaga. Tak samo wilcze skóry i bestie Tasznara. Właśnie po to je zostawiłem. Stwierdziłem, że nie będą aż tak potrzebne w tym skirmiszu, że bardziej przydadzą się w tym miejscu. No i w tym momencie od przeciwnika wchodzi Vortex z magii śmierci oczywiście. Nie jest to może jakoś super imponujące.
Chociaż zniszczyło mi calutki dosłownie oddział berserkerów. Czarne orki żyją, trzymają się całkiem nieźle. Ostrza oczywiście masakruje mnie straszliwie. Środek przebiły się czarne orki. No mimo wszystko, mimo tej podpartej, że tak powiem, mocniejszej pierwszej linii, przeciwnik zdecydowanie się przebił. Ale wysłałem tak jakby moje jednostki, moje wilki, żeby tak jakby trzymać skirmisz daleko i tutaj w tym momencie już przyjechali konni grasanci. Ostrzeliwują czarne orki, które może jakoś tego mocno nie odczuły. Patrzcie na tą masakryczną ilość strzelania. No przewaga po stronie przeciwnika wydaje mi się, mimo że w tym momencie no sytuacja wydaje się dosyć wyrównana. Wulfric radzi sobie całkiem nieźle, ale ten focus fire jest masakryczny. Bardzo dobra szarża, bestie Tasznara wreszcie wpadają w jednostki strzelające nieprzyjaciela. No szkoda, że wilcze skóry tam jeszcze nie wpadły. Czy ten płonący czerep wejdzie? Tak jest! Masakrycznie dobry płonący czerep. Dwa oddziały strzelających jednostek nieprzyjaciela zmasakrowane. Gdzie jest Azak? Azak został przyszpilony przez umiejętność oczywiście Wulfryka, która pozwala, zmniejsza prędkość, zmniejsza pancerz i obronę. Fokusuje ostrzał w tym momencie na Azagu. Wulfryk niestety pijawkę duszne sobie dostał, ale i tak mamy całkiem sporą przewagę, szczególnie, że w tym momencie już wpadają wilcze skóry. Cała reszta pola bitwy nie ma w tym momencie aż tak wielkiego znaczenia, bo najważniejsze jest dojechanie Azaga, szczególnie, że Wulfryk ledwo się trzyma. Niestety tutaj już się pojawiły pajęcze jeźdźcy. No i naprawdę wyrównane starcie. Azak i wilcze skóry kontra Wulfryk. Wulfryk się trzyma, Azak już w tym momencie pada. No problem w tym, że przeciwnik ma zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o piechotę. Chociaż chyba nie aż taką zdecydowaną. Patrzcie na to, sporo czempionów grasantów. Berserkerzy jeszcze żyją. No i pasek zdecydowanie na moją korzyść. Tutaj już udało się w zwarciu przepędzić goblińskich łuczników na pająkach. Jeszcze jedna kula ognia. Tym razem w chyba goblina, szefa goblinów. Nie, po prostu w czarne orki. Także tu jeszcze całkiem dobrze się trzymają moje oddziały czempionów z wielką bronią. Tak, czempioni... O, czekajcie, czy coś się zlagowało? A, przeciwnik w tym momencie podał bitwę, okej. No myślę, że to nie było takie głupie rozwiązanie. Zostały mu już w sumie tylko i wyłącznie czarne orki. O, czekajcie, nagrywa mi się podwójnie dźwięk. No niestety. Ale to nic, to wszystko się ogarnie na spokojnie. Także no zwycięstwo myślę, że takie dosyć pewne. Naprawdę nieźle sobie ci czempioni grasantów poradzili sobie doskonale. Oni są naprawdę w stanie utrzymać się przeciwko czarnym orkom. Jeszcze później sprawdzimy sobie na własnej bitwie, jakby jak sobie radzą jeden na jeden. Myślę, że ostatecznie przegrają z czarnymi orkami. Ale tutaj sobie poradzili naprawdę nieźle. Sporo goblinów, które nie zrobiły kompletnie nic. Nie wiem, znaczy przypuszczam, że dlatego wzięte tyle goblinów, jakby, no, jakby się pojawiły jakieś felerne mamuty, że tak powiem, no to gobliny myślę, że tutaj by sobie nawet całkiem nieźle z nimi poradziły. Masakrycznie dużo strzelania, co też prawdopodobnie miało snajpić duże jednostki, a u mnie dużych jednostek tymczasem jak na lekarstwo. No Norska ma tą przewagę, że mało kiedy ktokolwiek nią gra, dlatego... Może wygrać przez zaskoczenie po prostu. Często no, przeciwnik nie spodziewa się danych buildów, nie wie dokładnie. No w sumie trudno Felkona posądzać o to, żeby nie wiedział, ale no myślę, że tak. Myślę, że mimo wszystko Norska, właśnie te frakcje, które są, że tak powiem, słabsze, one mają jednak tą przewagę i tym sobie trochę wyrównują, że są rzadko grywane i mogą bardzo często naprawdę nieźle zaskoczyć. Także no tak, u przeciwnika czarne orki coś porobiły, ale i tak nie była to jakaś masakrycznie dobra robota. Świetny czerep wszedł, spalił dwa oddziały strzelających jednostek. Jeden czerep był nieudany, drugi wszedł idealnie. No i mój skirmisz. Bardzo dobrze norskańskie ogary się spisały. Dzięki temu tak jakby no przez naprawdę sporą część bitwy goblińscy łucznicy na leśnych pająkach byli z dala od głównego pola walki. Ja mogłem spokojnie wtedy przemieścić moich konnych grasantów i ubić Azaga. Gdyby nie to, no to mogłoby być ciężko. Także to był całkiem niezły manewr, wydaje mi się. No i oczywiście pierwsza linia spisała się. No, środek się przebił. Środek się przebił, bo tam focus fire masakryczny, ten oddział, widzicie zresztą. Wszędzie 44 trupy, 157, 101, a tutaj tylko 11. To jest ten środkowy oddział, który został wysnajpiony na samym początku przez łuczników. I dzięki temu te dwa oddziały czarnych orków zdołały się przez ten środek przebić. To ostatecznie niewiele pomogło. Udało się dzięki temu dojechać oszczepy, które też nic nie zrobiły. Ale oszczepy to nie problem. Także w sumie... Tak, dzięki temu powstała ta wyrwa w formacji, ale skrzydła się utrzymały dzięki czempionom. No później świetna robota Wulfryka, który jest no, bardzo często niedoceniany. On zebrał na siebie naprawdę masakrycznie, na mamucie w sensie, masakrycznie duży ostrzał. Azaga, dwie pijawki dusz, no i jeszcze walczył przy okazji tam z jakimś oddziałem czarnych orków, nie? I to wszystko na nim się skupiło, on mimo wszystko, on zginął ostatecznie, ale ubił Azaga. Zdołał go uziemić, weszły w niego całkiem niezłe salwy, jeszcze do tego opancerzone wilcze skóry, no i no, Wulfryk przeżył bardzo długo. No to jest właśnie to zaskoczenie często w Norsce, że ona, no, ona po prostu potrafi zaskoczyć. Niekiedy się można naprawdę zdziwić, jak...
jak się utrzymuje, że tak powiem, utrzymują te oddziały. Druga bitwa. Znaczy nie oddziały, tylko Wulfric, jak długo wytrzymuje. W sensie, no to już zacząłem myśleć o tym, co mówić dalej. Dobra, mniejsza z tym. Druga bitwa. Co zrobiłem, że tak powiem, źle? Mianowicie to, że znowu pierwszy wybrałem frakcję. Powinienem poczekać, aż, żeby Felkon wybrał pierwszy, ja wziąłbym drugi. No i wtedy byłoby tak jakby no wszystko wyrównane i miałoby sens, nie? Także bez sensu troszkę zrobiłem, że rzeczywiście wybrałem pierwszy tą frakcję. No ale trudno. Trudno, tutaj już jakby... Przepraszam, mniejsza z tym. Co zrobiłem z kolei dobrze, to to, że przewidziałem, co zrobi przeciwnik. Byłem prawie pewien, że pojawi się pajęczyca i byłem prawie pewien, że przeciwnik pójdzie tym razem bardziej w przełamanie. Patrzcie na to. Wtedy mnóstwo łuczników, którzy się nie popisali, jakby nie patrzeć, bo wysnajpili Wulfryka, ok, ale zdecydowanie zbyt późno. A tymczasem ani jednego łucznika po stronie przyjaciela nie ma też tak jakby tak dużej ilości jednostek skirmiszowych, tylko po prostu ostro na przełamanie. No szczególnie, że to jest taka mapa, że tu jest naprawdę wąskie gardło. Ja powinienem w tym momencie, jak tylko zobaczyłem to, co się dzieje, powinienem się automatycznie wycofać, te jednostki przerzucić z powrotem i spróbować jakoś to utrzymać. Co zrobiłem? Znaczy tak, przewidziałem, co się stanie. Wiedziałem, że tak jakby przeciwnik zagra tak, jak zagrał. Dlatego wziąłem dwa oddziały oszczepów. Co zrobiłem jednocześnie źle? Mianowicie to, że nie zwiększyłem, nie podbudowałem jakoś pierwszej linii. No i tutaj mamy spory problem, bo no po co brać dwa oddziały oszczepów, jeżeli pierwsza linia padnie bardzo szybko, no i automatycznie ta piechota z pierwszej linii zabierze się za oszczepy. One nie zrobią praktycznie nic. No i to oczywiście spory problem i to był no spory błąd. Jeszcze co innego, gdybym się, nie wiem właśnie jak to się rozegra, już nie pamiętam dokładnie. Jeżeli szybko się tutaj podeprę tą kawalerią, to może dałoby radę oczywiście jakoś to utrzymać, ale wydaje mi się, że tego nie zrobię. Oczywiście jest Wulfryk, który jakoś tam utrzymuje pierwszą linię, no i on oczywiście będzie w stanie coś tam porobić. Poza tym mój build jest praktycznie dokładnie taki sam. Nie wiem tylko, gdzie uciąłem punkty, żeby wstawić te oszczepy. Magia ognia standardowo, opantyżone wilcze skóry. Aha, bestie Tasznara. Po prostu wyrzuciłem jeden oddział norskańskich wilków lodowych i wrzuciłem oszczepy, które kosztują 500. Nie, one 600 chyba kosztują. Dobra, mniejsza z tym, sprawdzimy później. Z ognia coś wywaliłem? Nie. Prawdopodobnie, nie wiem, Wulfrykowi coś uciąłem albo magowi. Tak, Wulfrykowi uciąłem... Nie uciąłem mu nic. No konni grasanci tam byli wtedy podpakowani, więc pewnie im coś jeszcze tam uciąłem. No i udało się te oszczepy zmieścić. Jeżeli chodzi o przeciwnika, 4 oddziały czarnych orków. Jeden to oczywiście karmazynowy zabijaki. 2 razy włócznie, nie, 4 razy włócznie, także jest ich sporo. Ohydne tchórze razy 2. Dowodzi Azak Rzeźnik, tak jak poprzednio. No i jeszcze do tego Królowa Arachnoroków, czyli no pajęczyca regimentsowa. No to jest po prostu na przebicie. No tutaj nie ma kompletnie skirmiszu, także no powinienem się rozstawić szerzej i uciekać i wykorzystać tak jakby przewagę strzelania, ale chyba tego nie zrobię. Niestety. Rozpoczynamy bitwę, zobaczymy jak się potoczy. Tak, ja się chyba dałem skusić. Tak, ja po prostu zacząłem objeżdżać tutaj. Nie. Właśnie. Jednak dobrze zrobiłem. I wycofuję się. Czyli no, zrobiłem to, co powinienem jednak. W porządku, okej. Zrobiłem to, co powinienem. No to ciekawie zobaczyć, nie? No oczywiście salwa, berserkerzy troszeczkę dostaną, ale no to jest tak jakby do przeżycia. Azak już oczywiście pijawka, dusz na Wulfryka. No dobry pomysł, aczkolwiek Wulfryk jakby no ma to w dupie, za przeproszeniem. Kula ognia w królową Arachnoroków. Tu jeszcze szarża zaskakująca w ogóle tych pająków. Kula ognia oczywiście siadła, aczkolwiek też nie zrobiła za wiele też. Okej, tu jeszcze Azak widzę, że ląduje. Przy okazji salwę oszczepów dostaje, aczkolwiek to nie zadaje mu jakiegoś wielkiego damage'a. Ja tutaj już się... Tak, wycofałem się, powinienem się jeszcze chyba bardziej cofnąć. Jeszcze na bardziej otwartej przestrzeni przyjąć to starcie. Bo tutaj no jakby moja skirmiszowa kawaleria też niewiele ma tak jakby do pokazania w tym momencie. Zdecydowanie powinienem się cofnąć. Nie zrobiłem tego niestety. Tutaj już samonowane pająki. No i bardzo celnie, trzeba przyznać. Bestie Tasznara wpadają w królową Arachnoroków. Mają bonusy do dużych przeciwników. Zatrzymają ją, spowolnią i dzięki temu Focus Fire z oszczepów będzie mógł zrobić naprawdę bardzo dobrą robotę. Szczególnie, że już w tym momencie opancerzone wilcze skóry lecą w kierunku nieprzyjaciela. Tutaj władowałem oczywiście moich berserkerów, żeby uwolnić jakoś konnych grasantów. No i tak, po prawej stronie masakryczny, patrzcie na to. 3-4 oddziały, bo jeszcze oczywiście Azak lądują tutaj. Ua, czy to zaboli? Nie, to nie zabolało, to praktycznie mnie nie zabolało.
a królowa Arachnorków już obita w tym momencie do połowy. Chociaż nie, czempioni Grasantów oberwali chyba całkiem nieźle. Nie zauważyłem ich kompletnie tutaj. Tutaj też, patrzcie, blob piechoty nieprzyjaciela. No już w czempionów wpadają dwa oddziały czarnych orków i gobliny. No problem w tym, że Wulfryk się władowuje tutaj do kombatu, jest w naprawdę niekorzystnym położeniu, szczególnie, że przeciwnik w tym momencie będzie pchał zdecydowanie. Ja tutaj rzucam oszczepy do walki, żeby jakoś tam zatrzymać ten napór piechoty nieprzyjaciela, ale patrzcie na to, teraz będzie rosła coraz większa przepaść między Wulfrykiem a resztą mojej armii. On jest w tym momencie dojeżdżany. Oj, to strasznie boli. No tutaj trzeba by wysłać w tym momencie, no, bestię Tasznara chociażby. Lewa strona się trzyma, czempioni berserkerzy trzymają, tutaj berserkerzy też trzymają. Wulfryk zaczyna się wycofywać, bardzo dobrze. To mnie w jakimś tam stopniu na pewno uratowało. Weszło jeszcze zaklęcie, jeszcze ten mroźny kieł, czy coś tam. Morski kieł oczywiście. No i znowu focus fire na królowej Arachnoroków. Naprawdę ona jest mocno bita. Azak zresztą też całkiem nieźle dostał od Wulfryka. No widzieliście to, włócznie. Azak, pijawka dusz, tutaj chyba kolejna, nie, bomba dymna rzucona od goblinów, bestie Tasznara wpadają w tym momencie w Azaga rzeźnika, lewa strona powoli zaczyna padać, tutaj berserkerzy już wymiękli, tam jeszcze berserkerzy i czempioni się jakoś trzymają, no ale środek ma zdecydowanie większe problemy. No ale Azak obity po raz kolejny, wow, no to jest imponujące, sam jestem pod wrażeniem, jak naprawdę Wulfryk dobrze sobie radzi. No tutaj problem w tym, że te oszczepy, które walczyły na pierwszej linii już w tym momencie padły, no i ja będę musiał za chwilę wycofywać moje oddziały strzelające. No i to może być pewien problem, szczególnie, że tutaj już padają moje opancerzone wilcze skóry, czarne orki przez czempionów też się przebiły. Płonący czerep, oczywiście, płonący czerep nie robi zbyt wiele, no bo nie ma zbyt dużych bonusów do pancerza. Nie wiem, czy to dobra magia na orki jednak. Jednak to chyba nie do końca dobry wybór przeciwko orkom. No walka nadal trwa, no ale rzecz w tym, że Wulfryk, no już z tego to się raczej nie wykaraska. Mimo, że naprawdę długo wytrzymał. Patrzcie na to, królowa, Azak, bardzo mocno obici. Ale tutaj wpadam w stado czarnych orków, Azak jeszcze na mnie próbuje lądować. No jeszcze pijawka dusz oczywiście rzucona. Focus fire masakryczny na Azaga, ale no nie bardzo jest tutaj czym już się przeciwstawiać. Patrzcie na to, no wszystko padło. Przeciwnik miał zdecydowanie większą ilość piechoty do walki w zwarciu i to tutaj zaowocowało totalnie. Gdybym oczywiście się jeszcze bardziej odsunął, no myślę, że to by było kluczowe. Azak obity, królowa, patrzcie na królową, ona bardzo mocno została obita. No ja tutaj próbuję jeszcze walczyć, ale to już raczej niewiele, ostatnie podrygi, no. Wystrzelę jeszcze trochę amunicji. No nie mam po prostu jednostek, które mogłyby jeszcze walczyć cokolwiek, no patrzcie na to. Tam w ogóle gdzieś się zapędziły gobliny. No jeszcze oczywiście mag się trzyma, ale on już... W ogóle chyba zły wybór jednak na orki to magia ognia. Nie wiem, znaczy tam bardzo fajnie podziałało w poprzedniej bitwie, ale myślę, że gdyby to była magia cienia z wahadłem, zrobiłoby to zdecydowanie lepszą robotę. Kolejna pijawka dusz, no i już tego Wulfryk nie przeżyje. Tak naprawdę zostało mi już w tym momencie tylko dwa oddziały konnych grasantów i to jest wszystko. I zresztą mi już tutaj punkty lecą na łeb na szyję. Wulfryk zginął, więc armia się załamie. I GG, koniec, druga bitwa z Felkonem, niestety przegrana. W ogóle z tego co zauważyłem, przynajmniej tak parę razy, ja trzy razy chyba z Felkonem grałem, to on jak idzie, on często idzie na takie ostre przełamanie w dużą ilość piechoty. Jak poprzednio, w poprzedniej bitwie tak jakby, znaczy no może tylko złudzenie, może po prostu tak w moich bitwach było. Bo jeszcze jedną grałem, to zagrał jaszczurkami, niestety tego nie zapisałem, ale zmasakrował mnie szczerze mówiąc. Bo pięć razy Straż Świątynną wystawił. Co jeszcze? Dwa razy Krok Sigory, Stegadona, nie z kapłanem, tylko z wodzem skinków. No i cztery oddziały oszczepów skinkowych. No i to po prostu masakra na przełamanie ostre, ja miałem zwierzę ludzi, nie? Ja tak się bardziej ustawiłem pod właśnie jakieś, no, mobilność trochę. Po prostu przeszedł przeze mnie i tyle. Także tutaj też, jak poszedł w przełamanie, to ciężko, no ale no tak jak mówię, gdybym się odsunął bardziej, to może by to był jakiś tutaj sens. Może by wtedy jego armia musiała zostać bardziej podzielona, zanim by doszło do walki, to ja wtedy bym go jeszcze bardziej trochę poobijał. No aczkolwiek z drugiej strony nie bardzo miałem czym ruszyć tych czarnych orków. Tak teraz patrzę na mój build. Magia ognia tego nie ruszy. No miałem czempionów grasantów, którzy zresztą zaraz sprawdzimy. No królowa się nie spisała w ogóle, ona dostała, oszczepy ją idealnie skontrowały. To akurat się udało, że trafiłem, tak jakby trafiłem w klucz, nie? Że wybrałem te oszczepy, które tutaj akurat całkiem nieźle porobiły. Azak też ledwo przeżył. No ale właśnie myślę, że magia śmierci albo magia cienia byłaby tutaj lepszym rozwiązaniem. Zawsze jakiś losbiun, tak. Jakiś losbiun na jakieś czarne orki by poszedł i coś tam by pewnie porobił.
No ale tu zabrakło czegoś, co mogłyby sobie z czarnymi orkami poradzić. Aczkolwiek, tak czy inaczej, no branie norski tak jakby przeciwko orkom to jest głupota, bo orkowie naprawdę masakrują w tym matchupie, że tak powiem. No ale trudno, no cóż poradzić. Cóż poradzić? Nie wiem, co by się stało, gdyby zrobić linię z 5 oddziałów po prostu czempionów grasantów, nie? I w ogóle, i wziąć ewentualnie jakieś firmiry, też zrobić takiego deadbola i się nie bawić w ogóle w jakąś kawalerię podjazdową, ale wtedy może się pojawić naprawdę dużo jazdy, co też jest typowe dla orków, podjazdowej. No i to mnie wtedy może strasznie pokarać. Czekajcie, jeszcze tak pomyślimy. Własna bitwa. Jeszcze sprawdzimy oczywiście czarne orki na czempionów grasantów z wielką bronią. To było chyba testowane, aczkolwiek no teraz też czempioni grasantów się troszeczkę zmienili. Dobra, norska. No Wulfryk na mamucie. To jest tak jakby must have. Ewentualnie jeszcze brać drugiego mamuta jakiegoś. No właśnie, zrobić... może i to nie głupi pomysł. Miażdżycie dusz. Bo tak, ten kaplica wojenna... Obrażenia od ognia niezłomne. No to wiele nie robi. Dyscyplina. Tak, albo jakiś mamut wojenny, albo ten właśnie miażdżyciel dusz, który jest jeszcze lepszą jednostką. Co on tu ma? No, od terenu nie dostaje. Właśnie, to jest super sprawa. Więc nawet można by tak zrobić na orki. Tak zrobić. Powiedzmy, no, 5 razy czempioni grasantów. Ewentualnie jeszcze tutaj wrzucić berserkerów, żeby tak... Bo w sumie nie wiem, czy czempioni aż są tak... No bo jeżeli pojawią się jakieś dzikie orki, bardziej pod skirmisz, no to lepszym wyjściem będą berserkerzy niż czempioni. Więc coś takiego dajmy na to. Jeden oddział szczepów zawsze bym wziął, powiedzmy. Jakbym się tak zastanowił. Możliwe, że trolle, chociaż to też nie wiem, czy to jest do końca dobry wybór. Firmiry ewentualnie, bo teraz w tym momencie nie mam niczego na duże jednostki, ale... Jakie duże jednostki orków, nie? Poza królową Arachnaraków, no kawaleria, no to wiadomo. No tak jakby, no to... No to powiedzmy dwa oddziały, no konnych... Grasantów, bo to zawsze się przyda. 1000 punktów zostało, więc... No co, no ewentualnie... Nie no, ja bym wilki lodowe albo jakieś bestie Tasznara wziął. Coś takiego jeszcze ewentualnie, żeby dojeżdżać łuczników. No widzieliście w poprzedniej bitwie. A, nie mam maga w tym momencie, więc... Więc to też nie do końca dobre. No bo jakby z kolei ten build... Chociaż nie, ten build z dużą ilością łuczników też powinien sobie poradzić, bo dwa mamuty od razu przechodzą przez pierwszą linię, idą na łuczników i tyle. I wrzucić jakiegoś maga, powiedzmy, no... A nawet z tym ogniem go powtórzyć. Chociaż nie wiem, czy cienie nie są lepsze. No ale dajmy na to, że z ogniem. No, coś w tym stylu. No i to może na orki by jakoś dawało radę. Dobra, no już nie będziemy tego dokańczać, no to jeszcze oczywiście różne warianty można stosować. A czekajcie, jeszcze miałem czempionów grasantów sprawdzić. Nie, szybka bitwa. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie za długi trochę. Czempioni grasantów z wielką bronią na orków. Orków, tak. Wrzucimy, powiedzmy, wielki szaman goblinów. Tak, to jest dobre rozwiązanie, bo on tam nie będzie żadnego potencjału bojowego stanowił, jak mu się te wszystkie czary zabierze. No i czarne orki. 1150, 1100, teoretycznie różnica nie jest duża. Ale zobaczymy. Myślę, że w praktyce... O, zaginione bożki, to jest dziwna mapa. Że w praktyce jednak czarne orki zmasakrują czempionów. No ale kto wie, zobaczymy. No ale tak czy inaczej, może właśnie jednak no na orki, bo naprawdę ciężko jest, ale no właśnie grałem raz też nie z Felconem, tylko z innym takim prosem, on Slate X się nazywa, czy coś takiego, czy Sledge X, nie wiem, coś w tym stylu, z tym X-em mi się skojarzyło. I on mi tam właśnie napisał, że norska to ciężki matchup na orki, no i zresztą ja się z tym totalnie zgadzam, nie? No bo jednak, no norska, okej, okay, ma takie matchupy, które rzeczywiście są w porządku. Jak powiedzmy, no moim zdaniem orka bardzo... orka. Norska bardzo fajnie kontruje leśne elfy. Ze względu na norskańskie wilki lodowe i taką piechotę tanią przyzwoitą piechotę. No tak, no, gównianą mapę wziąłem, ale... No... Żebym tu za dużo temu goblinowi nie zadał damage'a, bo... No dobra, zobaczymy. Nie no, okej, no czarne orki wygrywają, nie? To jasna sprawa. I to w sumie tak dosyć pewnie, powiem szczerze. No sporo modeli jeszcze zostało. Boom. A, za dużo damage'a to ja tu nie zadałem. No
A Wulfric to jeszcze może ugrać, ale to mniejsza z tym. Dobra, sprawdziłem to, co chciałem. Czarne orki jednak wygrywają. Ale no właśnie, jak wtedy z tym Slade'em X grałem, czy jak mu tam, no to on się wystawił tak na dużej ilości dzikich orków, goblinów, dużo kawalerii podjazdowej, po prostu spam totalny, nie? No i myślę, że wtedy jakby zrobić taki elitarny build, tak jak wam pokazywałem z tymi dwoma mamutami, no to ja nie wiem, czy to by w ogóle zadziałało. Dlatego no to jest ciężka sprawa przeciwko orkom grać norską. No ale cóż, no czasami dają radę. Zresztą no wygrałem jedną bitwę z Falconem, więc w sumie nie było tak źle. Drugą zresztą też gdybym troszeczkę inaczej zagrał, też było to chyba do wygrania. Chociaż no nie wiem, czy te czarne orki bym dojechał. No jedyna opcja to Wulfric, on tutaj miał no jakby przebicie pancerza, jednostka przeciwpiechotna, więc Wulfric to jakby był idealny na te czarne orki, ale no jego ta pajęczyca kontrowała, jego kontrował Azak, nie? Więc no ciężko było Wulfrica to utrzymać. Jakby był drugi mamut, to wtedy może byłaby jakaś szansa. Ale mniejsza z tym. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.